pojawiło się nagranie, w którym kobieta łamiącym się głosem opisuje dramatyczną sytuację we Włoszech. Z jej relacji wynika, że do mediów przedostają się jedynie cząstkowe informacje, często nieprawdziwe, a walka z epidemią wygląda znacznie poważniej niż podają nam środki masowego przekazu. Kobieta opowiada, że do szpitala zabierane są tylko osoby z podejrzeniem zarażenia, a chore umierają w domach. Na ulicach odbywają się działania prewencyjne, sprawdzane są dokumenty. Mieszkańcy są objęci zakazem podróżowania. Przed sklepami tworzą się długie kolejki, ponieważ klienci wpuszczani są pojedynczo. Ale posłuchajcie nagrania, aby przekonać się o tym na własnej skórze. Ewunia, słuchaj, nie odzywałam się, bo mamy mały stan wojenny we Włoszech, ale po tym, co mój tata dzisiaj mi nagrał i po tym, co usłyszałam, co mówią w polskiej telewizji, ja jako twoja przyjaciółka mam obowiązek ci powiedzieć, że to wszystko, co mówią w polskiej telewizji, to jest kurewskie zakłamanie. To nie jest tak, że Chińczycy pojechali, którzy się opiekują starszymi osobami we Włoszech, na Sylwka do Chin, do Wuhan i przyjechali z wirusem. Bo uwierz mi, jak ja jestem od 2004 roku we Włoszech, nie ma Chińczyka, który się opiekuje starszą osobą. Chińczycy pracują tylko w sklepach chińskich i tylko w restauracjach. To jest ich praca. Nie ma żadnego opiekuna do starszych osób. To wcale nie jest tak. Pacjent zero, ja ci opowiem, bo powaga naszego kryzysu zdrowotnego jest naprawdę wielka. Wczoraj ogłosili całe Włochy strefą czerwoną. Mamy zakaz podróżowania, mamy zakaz przemieszczania się z jednego miasta do drugiego. Ja, żeby jechać do pracy do drugiego miasta, które jest 5 minut od mojego domu, muszę mieć specjalne pozwolenie. Do szpitala biorą tylko osoby zdrowe. Osoby chore umierają, słuchaj, nie ma miejsc w szpitalach. Mówili, że dzieci nie dotyka ten wirus, że młodzieży nie dotyka. Mamy 20-letnie osoby, które są podłączone pod aparaty oddechowe. Nie robią żadnych operacji na ludziach. Masz zawał serca, umierasz w domu, Ewa. Ja ci to mówię nie dlatego, żeby cię przestraszyć, tylko żeby po prostu pokazać ci, żebyś zrozumiała, że jak do was dojdzie, to będzie naprawdę czarna dziura. Bo to, co mówią teraz media, to jest nieprawda. U nas też tak mówili, że to jest zwykła grypa, że to jest tak jak ptasia grypa, jak świńska grypa. Przeżyliśmy świńską krowę, szaloną krowę, ebolę. Słuchaj, to jest straszny wirus. Uwierz mi. Słuchaj, my mamy takie kontrole teraz, że nawet mamy zakaz wychodzenia z dziećmi do parku. My nic nie możemy już robić. My możemy tylko chodzić jeszcze do pracy, jeżeli kto może, bo bardzo dużo zakładów zamknęli, dentyści. Wszystkie osoby, które nie mogą spełniać po prostu nakazu rządowego, czyli zachować odległości metrowej od drugiej osoby, czyli wszystkie zakłady, jak to się powie, kosmetyczki, dentyści, masażatorzy, mam za duże nerwy, rehabilitanci, wszystkie osoby, które mają dotyk z drugą osobą, zamknęli, parukierzy, fryzjerzy, to jest wszystko pozamykane, my mamy zamknięte kina, my mamy zamknięte kościoły, my nie mamy żadnych imprez, my mamy zamknięte, na kolację nie możemy iść do restauracji, bo wszystko jest pozamykane. W soboty, w niedzielę są pozamykane wszystkie sklepy. My mamy otwarte tylko apteki i spożywkę. A jak ci pokażę film, który nagrała dzisiaj moja koleżanka, a dopiero od wczoraj jesteśmy strefą czerwoną, bo strefy czerwone były tylko na północy. Zobacz, co się dzisiaj u nas dzieje w sklepach. Nie ma nic, Ewa. Ja wczoraj miałam jakiś szósty zmysł, i powiedziałam do Paride, pojadę po pracy na większe zakupy. Ja zrobiłam zakupy, kurwa, wyszłam z wózkiem, to ludzie myśleli, kurwa, że wojna idzie. A ja to przeczułam, słuchaj, ja to tak przeczułam, że coś będzie, bo z takim rozmachem idzie to jak, kurwa, chmura z Czarnobyla. Pamiętasz wybuchy elektrowni? To ten wirus, kurwa, ma taką potencję i to nie jest zwykła grypa Ewcia.
Tak więc jak możecie, odwołajcie wszystkie loty, które mieliście wakacje. U nas wszystko jest zatrzymane do września, a jeszcze tego nie mówią. Ale dziewczyny pracują w hotelach, w agencjach turystycznych. Dziewczyny zostały pozwalniane, bo ta sytuacja u nas już jest trzeci tydzień, gdzie generalnie jest wirus i wszystkie agencje turystyczne z tego powodu, nie tylko na północy, ale też na południu, czy tam u nas na środkowej części Włoch, mają wszystko po prostu zlikwidowane. Dziewczyny nie chodzą do pracy, bo nie mają po co. Ewa, u nas zaczyna się kurwa, za chwilę wejdzie godzina policyjna, że nie będzie można od jakiejś tam godziny wychodzić w ogóle na dwór. My nie możemy iść do teściów, ich odwiedzić, bo oni mają wysokie ryzyko śmiertelności na ten wirus. Nie możemy iść odwiedzić sąsiada, nie możemy iść na obiad do przyjaciółki. Mamy zakaz wszystkiego. Con chi parli? Con Eva e Radio. Ah. Vi saluto Albano. Sì, Albano, Albano cavolo. siedzi w domu, bo jego uniwersytet jest zamknięty. Więc teraz jest taki system właśnie nauczania przez internet. Więc teraz będzie wchodzić ten system pracowania przez internet, żeby ludzie po prostu nie rozprzestrzeniali tego wirusa. Musimy chodzić w maseczkach i w rękawiczkach. Musimy odkażać mieszkania alkoholem, czy jakimiś tam płynami, acze, sracze. Nie możemy używać, tylko możemy używać karty do wycierania nosa. Więc to są takie śmieszne rzeczy, ale naprawdę to jest, mamy takie teraz reguły, że masakra, nie? Masakra. Masakra, masakra, Tak więc, masakra. Ewunia, to co mówią w polskiej telewizji, to jest gówno, nieprawda. Ja myślę, że za chwilę Polska będzie następną strefą całą czerwoną. I ja naprawdę, uwierz mi, chroń dzieci, chroń ciocię Dorotkę, bo to nie jest tak, że ona atakuje tylko starsze osoby. Ona atakuje wszystkich, tylko rząd ci tego nie powie. Naprawdę, zobaczysz, kurde. Ja ci nie chcę straszyć, ja ci tylko mówię, żebyś nie podchodziła do tego tak jak Włosi, że balowali sobie na ulicach, mimo że były zakazy po karnawale, nie robienia imprez, nie spotykania się w restauracjach, wszystko mieli to w dupie. A teraz płaczą, bo zaczynają im umierać rodzice, zaczynają im umierać dzieci. Tak więc ja wam mówię, nie lekceważcie tego. To nie jest grypa. Włoskie media społecznościowe obiega film nagrany anonimowo przez pracownika szpitala. Na nagraniu jego autor mówi, że jest to izba przyjęć na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie każdego dnia decyduje się o stanie zagrożenia zdrowia pacjentów. Głos na filmie mówi o medycznej selekcji pacjentów. Sacruno matrimoniali. Sacruno.